Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, witam was w pierwszym vlogu w 2022 roku. Witam was tu bardzo serdecznie, mam nadzieję, że macie się dobrze. I co? No ja się mam dobrze, powiem wam. Ogólnie tak, Sylwester, fajna impreza, wszystko spoko. Oczywiście wiadomo, tam pierwszego sobie odpoczywałam, potem drugiego w sumie, drugiego sprzątałam, więc wydaje mi się, że zaczęłam pozytywnie ten rok, bo zorganizowałam sobie tam kilka przestrzeni w różnych miejscach, wszystkie rzeczy świąteczne też zostały z tego pokoju wyniesione, bo już mnie denerwowały po świętach, więc się ich po prostu pozbyłam. Sorry, jakoś się nie wyglądam, ale użyłam nowy krem z filtrem, znakomi, jakoś tak strasznie wybielił mi twarz i jakoś tak w ogóle włosy mi się nie układają, jakoś taka dzisiaj nie czuję się najlepiej, tak wam powiem. Ogólnie to mam teraz przerwę pomiędzy lekcjami. Byłam właśnie odebrać paczkę z H&M-u, właśnie rok zaczął się tak, że kupiłam sukienkę za 20 zł, dokładnie tak. Znalazłam jakąś na wyprzedażach w H&M-ie za dwie dychy sukienkę, taką na lato spoko, więc ją sobie po prostu zamówiłam. Za chwilę ją przymierzymy, ale o, zobaczcie, taka jest. Taka brązowiutka. Czeka mnie kurs prawa jazdy. Wczoraj się właśnie na niego zapisałam i jutro, nie jak jutro, dzisiaj idę robić badania do prawa jazdy. Jakieś tam, wiecie, nawet nie wiem, co to będzie, opowiem wam może o tym coś, jak wrócę, ale jadę właśnie te badania zrobić. Potem muszę jechać do gminy. Gdzieś tam muszę jechać z jakimś rodzicem, do tego też zrobić. I potem w piątek i w sobotę mam pierwsze zadania z teorii i potem praktyka. I no egzamin tam po urodzinach już. I już urodziny, moja 18 w tym roku. To są moje ostatnie 3 miesiące, styczeń, luty i do 13 marca. Niepełnoletności. Tak. To jest niesamowite, wiem, że może wy w to też nie wierzycie, bo ja tu jestem małą dziewczynką, 15-letnią, 13-letnią od pakowania walizki, ale tak, w tym roku będę kończyć 18 lat, to jest takie wow, niewyobrażalne. Ale dobra, przymierzamy tą sukienkę i potem opowiem wam może o moich jakichś takich, no właśnie takie cele na ten rok, to jest dać prawo jazdy i zrobić sobie fajną 18. Mam już na niej jakiś taki fajny pomysł, w sensie jak spędzić ten dzień po prostu. Zobaczymy, co wyjdzie, czy też tutaj wirus nie pokrzyżuje nam planów, ale zobaczymy, co z tym będzie, a tak to powiem wam o takich moich, wiecie, drobnych takich tutaj rzeczach, które planuję wprowadzić w tym roku, albo bardziej, wiecie, ich pilnować, żeby po prostu być lepszą wersją siebie. Przymierzamy sukienkę. Dobra, więc ta sukienka wygląda w ten oto sposób. Wydaje mi się, że jest całkiem okej. No, taka brązowa na ramionczka. Wydaje mi się, że na wakacje będzie całkiem spoko. Skończyłam tą lekcję, powiem wam, że była masakra, w ogóle nic nie nauczyłam, ale ogólnie nie też się na nią spóźniłam, bo się nie mogłam się zalogować, to potem jeszcze chciałam coś powiedzieć, to mi mikrofon nie działa, nie wiem, o co ci chodzi, masakra z tymi teamsami, ci mi nie działa, ale będziemy robić obiad. Tutaj pokażę wam na termomiksie, będę robić z termomiksa oczywiście, co innego mogę robić. Robimy to szybki gyros z sosem tzatziki i do tego robimy pitę. Tak, tu mam mięso, to za chwilę będę robić, a tutaj już nasze pity, wyrosło ciasto, nagniotłam kuleczki i są tutaj pod ściereczką, się jeszcze tam wyrastają, a teraz będziemy zabierać się tutaj za robienie gyrosa. Dobra, więc zrobiłam te pity i powiem wam, że były turbo dobre. Serio, jeśli macie termomix albo w ogóle bez termomixa, to właśnie sobie znaleźć ten przepis w internecie i naprawdę bardzo polecam wykonać go, bo naprawdę jest fajny. Tak naprawdę to wystarczy, by to mięso wieprzowe pokroić na takie cienkie paski długie, usmażyć to z cebulką i wsadzić właśnie do upity i sos. Dosłownie zrobiony z jogurtu naturalnego, czosnku i jakichś tam ziół. Więc przepis mega prosty, a naprawdę bardzo dobry.
bardzo mi smakował. I tak naprawdę umyłam sobie teraz ząbki właśnie po obiedzie i będę, nie wiem co w sumie będę robić, za chwilę coś może wymyślę coś. Na razie oglądam sobie filmik na YouTubie, a za chwilę będę nadrabiać chyba zaległości z biologii albo nie, poczytam sobie książkę, bo właśnie moim postanowieniem noworocznym, takim wiecie, co chcę robić, to aby więcej czytać, bo ja mam dużo książek, tam widzicie je, mam dużo książek, bo kiedyś miałam fazę, będę czytać książki i kupiłam mega dużo książek i przeczytałam dosłownie ze dwie i one tak stoją właśnie, więc teraz sobie czytam, zaczęłam dosłownie właśnie 1 stycznia wieczorem czytać, każdego dnia jestem w połowie, o hej Klara, jestem dosłownie w połowie i książka jest naprawdę spoko, więc to polecam, więc się za to zabiorę i będę robić właśnie coś inteligentnego, wiecie jak jest. A potem idę właśnie na te badania do prawa jazdy. To jest w ogóle, brzmi tak... wow. Muszę właśnie wyjść, a okazało się, że pada. A ja właśnie wychodziłam z moją torebeczką, muszę wziąć parasol i jadę na moje badania. To prawo ja zapowiem wam potem, co było i jak. Może jest tu też ktoś 04, kto może 3 miesiące przed 18 zacząć prawo jazdy, więc możecie już teraz zaczynać, jak za 3 miesiące macie 18, więc może kogoś to interesuje, może nie. Uwaga, więc właśnie wróciłam do domu. Trwało to w ogóle mega krótko. Dostałam dosłownie karteczkę z wszystkim, o karteczkę, z wypisanym, że brak tutaj problemów, brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ogólnie wyglądało tak, że weszłam tam, uzupełniałam jakieś dokumenty, tam adres, czy jakieś choroby, 100 tysięcy chorób, badań, czegoś, czy to miałam, czy w szpitalu byłam, czy coś tam, czy coś tam. Wszystko, nie poleciałam. No i w sumie to na tej kartce było tyle, potem taki krótki wywiad właśnie z lekarzem, czy wadę wzroku mam, to tak, potem te literki patrzyłam bez okularów, z okularami, no muszę iść z okularami, pomimo tego, że ta wada jest niewielka, ale no muszę z okularami albo z soczewkami. No, tam słuch to w ogóle karuzela, no i takie było właśnie to, przysiad, ręka, prawo, lewo, no i w sumie to tyle, ale nie wiem, stresowo, czemu jestem taka, że się wszystkim, całą drogę powrotną zastanawiałam się, czemu ja się wszystkim tak stresuję, matko, po prostu... Nie mogę ze sobą, ale po prostu naprawdę się tak stresowałam głupim staniem przed tym lekarzem i zrobieniem przysiadu. No po prostu nie mogę, ale wróciłam teraz, obejrzę sobie jakiś filmik na YouTubie i jem sobie kolację. Powiem, że teraz, uwaga, mój, naprawdę uwielbiam teraz jeść sałatę polaną sokiem z cytryny i oliwą z oliwek. Naprawdę to dużo do śniadania, naprawdę to jest moje ulubione jedzenie. To jest mój dodatek do śniadania, do obiadu i do kolacji. Kocham tą sałatę, naprawdę. I zrobiłam sobie pokrzywę. Takie tutaj. Pamiętam o piciu wody, to właśnie jest mój taki cel. Tak się staram bardzo pilnować. I jakby ja w ogóle nie wierzę w coś takiego, nie lubię takich postanowień noworocznych, bo jakby ktoś naprawdę komuś zależało, to nieważne co, może zacząć od razu, a nie. Na nowy rok. Znaczy, może to jest takie ludzie tak próbują się w ten sposób motywować. Nie wiem, po prostu założyłam sobie takie cele. Nigdy w życiu tak nie robiłam, ale w tym roku założyłam sobie takie cele, które właśnie będę robić codziennie. I to jest właśnie duże picie wody, jedzenie większej ilości warzyw. No i to czytanie książek, co wam mówiłam. Ćwiczenia co 2 dni, bo tak to ćwiczyłam, w grudniu nie ćwiczyłam w ogóle, bo nie miałam czasu przez vlogmasy. No i tak chciałabym co 2 dni, głasza codziennie wieczorem. No i takie tam rzeczy, wiecie, to może wam później jeszcze powiem, jutro w tym filmie, ale na razie zabieram się za oglądanie, a potem będę się przebierać do ćwiczeń. Okej, więc powiem wam, że tak właśnie wyglądam po ćwiczeniach. Nie odezwałam się przed, a totalnie zapomniałam. O matko, jak głośno.
wziąłam sobie słuchawki i włączyłam sobie wyciszenie dźwięków tła i po prostu zupełnie nic nie słyszałam. Jeśli chodzi o mój zestawik do ćwiczeń, to jest on z Moski, to jest taki topik i leginsy, bardzo spoko. I nałożyłam sobie olej na włosy, już tam mi się gdzieś rozplątały, ale nałożyłam sobie olej na włosy, więc za chwilę go zmyję, zemulguję w sensie i będzie też będą ładne włosy. Ja też ładna i super. Znaczy nie wyglądam za wyględnie, ale czuję się naprawdę dobrze po ćwiczeniach zawsze. Ja już wykąpana, cała skincare zrobiona, buźka nawilżona, tutaj na wypryski nałożony tormentiol, masaż kamieniem gua sha zrobiony i teraz wieczór spędzę w ten oto sposób, więc kiski, kiski, lawki i do zobaczenia jutro. Znaczy no, nawet nie mam świątecznej piżamy, już wróciła taka basic. Dobra, dzisiaj jest środa, ja wstałam, pierwszą lekcję przeleżałam w łóżku, a teraz na przerwie się ogarnęłam, w sensie ubrałam się w jakiś wór, jakieś wórzaste dresy, bluzę, bo jest brzydka pogoda i nie widzę przyszłości dla tego dnia, ale nałożyłam krem i będziemy nakładać teraz krem z filtrem i pokażę wam, jak go się nakłada. To jest taki oto krem z Nakomi i on jest taki mega gęsty, więc Nie wiem ile go nałożyć, ale go się ogólnie bardzo ciężko rozciera. Jeśli chodzi o kremy z filtrem, to pamiętajcie, żeby ich używać. A jeśli chodzi o ten, co ja najbardziej polecam, to ja bardzo polecam ze Skin 79. Jest taki w takim białym opakowaniu i on jest tam jakiś wodoodporny i w ogóle super. I on jest mega fajny, bo on taki daje taki efekt glow na twarzy i bardzo łatwo się go rozciera. Ten jest taki trochę tępy na twarzy. A jak go się nałoży za dużo, to trochę bieli, a tamten od razu na twarzy robi się przeźroczysty. Jeszcze miałam z Pharmaceris, a w ogóle był dramatyczny. Ten już jest trochę lepszy od niego. No, no ale kremu z filtrem używam, trochę on mi bieli twarz i nie wygląda w 100% tak, jakbym chciała, ale już, no cóż, wykorzystam go. Dobra, więc ja właśnie teraz mam WF, w sensie połączyliśmy się tam pan do jakiś trening, ale to zrobię sobie trening wieczorem, bo teraz to ja mam się wyrwać z dnia i robić trening. Nie, nie będę robić teraz treningu. Teraz idziemy na spacer, pójdziemy do sklepu, zrobimy zakupy, kupimy warzywa. Okej, więc kochani, zakupy się udały, kupiłam w sumie dosyć dużo warzyw i teraz coś będę robić z nimi dobrego na obiad i w sumie to będzie wszystko w tym vlogu. Taki zupełnie basic vlog właśnie w dniu wczorajszym tak naprawdę, ale no taki pierwszy vlog w tym roku, chciałam trochę pokazać, co właśnie nowego wprowadzam w swoje życie w tym roku. Dzięki wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał taki basic, w sumie domowy vlog, no i do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaki, pa!